Zmiany w strukturze podlaskiego PKS dosięgły prezesa byłej suwalskiej spółki. Jak poinformował nowy prezes skonsolidowanego przedsiębiorstwa, Cezary Sieracki, decyzja o odwołaniu Leszka Cieślika podyktowana jest względami organizacyjnymi i ekonomicznymi. Zapytany o warunki wypowiedzenia stwierdził jedynie, że są one zgodne z kodeksem pracy. Wypowiedzenie jest dwumiesięczne. Zmiany kadrowe w PKS Nowa po skonsolidowaniu wszystkich spółek w jedną były do przewidzenia. Zapowiadali je m.in. członkowie zarządu województwa podlaskiego. Od początku wiadomo było, że sam proces inkorporacji nie będzie wystarczający, by nowa spółka odniosła sukces ekonomiczny. Do tego niezbędne będą oszczędności. Jedną z nich, jak widać, jest zmniejszenie wydatków o pensję Cieślika. Zmiany zgodnie z planem są sukcesywnie wdrażane. Chcemy przedsięwziąć działania zmierzające do zmniejszenia kosztów i zwiększenia przychodów firmy, tłumaczy Cezary Sieracki. Zwolnienia pracowników to całkowita ostateczność. Jeżeli ewentualnie jakieś stanowiska przestaną istnieć, to chcielibyśmy zaproponować tym pracownikom inne możliwości rozwoju w ramach tego samego oddziału lub centrali. Miejsca pracy kierowców i mechaników nie są zagrożone. Tu nie przewidujemy jakichś większych ruchów. Natomiast w dalszym ciągu będziemy przyglądać się stanowiskom menedżerskim. O ewentualnym zwolnieniu Leszka Cieślika nieoficjalnie mówiło się przy okazji zawieszenia go w czynnościach prezesa. Miało to miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Były burmistrz Augustowa, potem poseł na Sejm, nieistniejącą już suwalską spółką PKS zarządzał od 2011 roku.